celu podniesienia białkowego bezpieczeństwa w kraju w ostatnim dziesięcioleciu realizowane były dwa programy wieloletnie. Głównym celem ostatniego programu rządowego realizowanego w latach 2016-2020 było stworzenie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa kraju w zakresie białka paszowego w warunkach zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszym nagraniu przybliżymy Państwu rezultaty z badań prowadzonych nad technologiami uprawy i wykorzystaniu w żywieniu świń oraz drobiu nasion łubinów. W naszym kraju uprawiamy trzy gatunki łubin. Łubin biały, żółty i wąskolistny. Okazuje się, że te gatunki różnią się od siebie znacząco składem chemicznym, natomiast cechą wspólną jest wysoka zawartość białka, przy czym najwyższa jest to zawartość białka w nasionach łubinu żółtego, która przekracza 40% i w tym to jest zasadniczo jest podobna do śrutypek sekcyjnej sojowej, która stosowana jest jako główny komponent białkowy pasz dla zwierząt nieprzeżuwających. Nasiona łubinu są bardzo wartościowym surowcem paszowym, niemniej jednak przez wiele lat postrzegano je troszeczkę niekorzystnie ze względu na obecność wielu czynników o charakterze antyodżywczym. Należą do nich alkaloidy, ale także fityniany, oligosacharydy, które w zasadzie dzięki postępowi genetycznemu zostały częściowo wyeliminowane z tych surowców. Łubiny to jest grupa gatunków, które uprawia się na słabszych stanowiskach. Łubin żółty na glebach kwaśnych, lekkich. Natomiast łubin wąskolistny i biały na stanowiskach nieco lepszych. Aczkolwiek powszechna opinia, że łubin biały ma wysokie wymagania, jest nieco przesadzona. On ma tylko wysokie wymagania względem innych gatunków łubinu. Natomiast w porównaniu do grochu, bobiku czy soi, jego wymagania glebowe są znacznie niższe. Natomiast faktem jest, że żeby w pełni wykorzystać jego potencjał, warto go uprawiać na gleby klasy czwartej. Łubiny wymagają płytkiego siewu, co wynika z ich sposobu kiełkowania. Przez to trzeba bardzo uważać, żeby nie przesuszyć gleby przed siewem, ponieważ potrzebują bardzo dużo wody do spęcznienia nasion. Wschodzą i rozwijają się początkowo powoli, dlatego stanowisko musi być wyraźnie odchwaszczone. Spośród szkodników najważniejsze są oprzędziki. I jak w większości gatunków roślin również mogą się pojawiać jemszyce. No dodatkowo czasem również zające i sarny na polach znajdujących się blisko lasów mogą stanowić problem. Zbiór i dojrzewanie roślin przebiega dość bezproblemowo. Jedynie trzeba uważać, żeby szczególnie u łubinu wąskolistnego nie nastąpiło otwieranie się i pękanie strąków, co może doprowadzić do sporych strat w plonie. Wykorzystanie nasion łubinów w mieszankach dla drobiu rzeźnego. Te udziały nie powinny przekraczać 15-20% i to wynika z fizjologii funkcjonowania układu pokarmowego. Wyjątkiem tutaj są łubiny białe, które z racji na bardzo wysoką zawartość okrywy nasiennej są dosyć problematyczne w rozdrabnianiu i w produkcji mieszanek. Duży udział tych surowców powoduje wzrost ilości dodanego tłuszczu surowego do mieszanek, co znacznie podraża ich koszt oraz w znaczący sposób utrudnia samą technologię produkcji. Nie mamy dedykowanych enzymów do stosowania na diety z wysokim udziałem łubinów. Mamy enzymy, które są dostępne komercyjnie. One nie są specyficzne na włókno znajdujące się w nasionach łubinów. W związku z tym ich efektywność jest dużo niższa. Ale istnieje taka możliwość i wyniki badań są dosyć interesujące. To są poprawy rzędu kilku punktów procentowych tak naprawdę przy współczynnikach strawności. Ekstruzja czy inne zabiegi technologiczne związane z wysokim ciśnieniem, temperaturą nie mają tutaj znaczenia, gdyż w łubinach jest śladowa ilość skrobi tylko. Są to bardziej błędy metodyczne oznaczania niż faktyczna zawartość skrobi. Jeśli mówimy o zabiegach takich jak rozdrabnianie, granulacja, te dwa procesy w niewielkim stopniu poprawiają wartość pokarmową tych nasion. Mówimy tutaj o intensywności rozdrabniania. W przypadku niektórych surowców wiemy, że jest zależność pomiędzy intensywnością rozdrabniania, a wartością pokarmową tych surowców. Tutaj takiej zależności nie zaobserwowaliśmy. Część odmian różni się dosyć mocno pod względem zawartości składników antyżywieniowych, aczkolwiek bardziej to wynika z różnic w warunkach wegetacji, aniżeli w przypadku cech odmianowych. W związku z tym trudno jest tutaj jakieś konkretne odmiany polecić do stosowania w żywieniu zwierząt. Koncentraty wykorzystywane w programie wieloletnim opierały się na wszystkich możliwych roślinach strączkowych. Koncentraty, które zawierały w swoim składzie duży udział łubinu wąskolistnego,
charakteryzowały się najmniejszą przydatnością w żywieniu kur mięsnych. Z tego względu zalecamy, iż mieszanki oparte o krajowe źródła wielkości roślinnego powinny składać się głównie z takich roślin strączkowych jak łubin żółty, biały groch oraz bobik. No, łubin jest doskonałym surowcem białkowym, który można z powodzeniem stosować w żywieniu indyków. Szczególnie te współczesne odmiany, których zostało obniżony poziom czynników antyodżywczych. Przeprowadziliśmy w ramach tego projektu w sumie kilka doświadczeń na indykach z wykorzystaniem łubinu. Podkreślam, jest to, uważam, doskonały, chyba najlepszy z krajowych surowców białkowych, roślinnych surowców białkowych dla indyków, z tym, że ma jedną wadę, jest trudno dostępny. Rośliny strączkowe w przypadku indyków mają bardzo ważną cechę, mianowicie bardzo korzystny stosunek argininy do lizyny. W tej chwili może to nabiera już mniejszego znaczenia, bo od kilku lat jest dostępna arginina w formie czystej na rynku. Wcześniej, kiedy tego nie było, wprowadzenie nasion strączkowych do mieszanek paszowych pozwalało lepiej zbilansować argininę w mieszankach. Stosowanie kilku czy kilkunastu procent nasion z łubinu czy bobiku zwiększa zawartość suchej masy w pomiocie, a więc zmniejsza stopień uwodnienia odchodów, zmniejsza wilgotność w kurnikach, wilgotność ciułki i zmniejsza nasilenie występowania, zapalenie skóry, podeszwy, stopy, tak to się nazywa. Food pododermatitis, który jest jednym ze wskaźników oceny dobrostanu ptaków. Mając na uwadze przedstawione w nagraniu informacje, zapraszamy do zapoznania się z pełnymi opracowaniami, w których znajdziecie Państwo szczegółowe dane w zakresie zabiegów agrotechnicznych, receptur koncentratów i mieszanek pełnoporcjowych oraz wyników produkcyjnych zwierząt żywionych z wykorzystaniem nasion łubinów.